przyjeżdża sobie rodzina z Warszawy do Otwocka, wysiada na nowej stacji i chce poznać miasto i powiat otwocki. Co by musieli zobaczyć, żeby mogli powiedzieć, myśmy zwiedzili to miejsce? Jest kilka takich miejsc, które mają bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o turystykę. Takim pierwszym wyborem to jest oś z Otwocka do Celestynowa przez Dąbrowiecką Górę. To jest bardzo ciekawa trasa i piesza, i rowerowa, no, ze świetnym skansenem militarnym w połowie drogi. Niewykorzystany jest potencjał Karczewa. Tak samo niestety trzeba powiedzieć też o Otwocku Wielkim, który jest naszą perłą tutaj w powiecie, którą możemy się chwalić i do której przyjeżdża bardzo dużo osób z zewnątrz, żeby zobaczyć no, jeden chyba z najpiękniejszych pałacy w ogóle na Mazowszu. Bardzo dobrą taką pigułką, jeśli chodzi o historię Otwocka, a tego Otwocka uzdrowiskowego, Otwocka początków osadnictwa, byłaby dobrze skomponowana trasa, naprawdę niewielka, bo to jest z dworca kolejowego w stronę kościoła świętego Wincentego a Paulo, z odbiciem do domu Dila, czy podejście pod sanatorium Wiśniewskiego, gdzie mieszkała Irena Sendlerowa. Podejście też do willi, gdzie mieszkał Raymond. Mówimy o drewnianej zabudowie Otwocka, o tym stylu Schwiedermeier, które można byłoby tutaj przyjąć i uznać właśnie za te, które są dobrze zachowane i warte zobaczenia. Może skupmy się na tych, które są warte zobaczenia. No, w tej chwili trwa odbudowa Górewicza w formie tradycyjnej, natomiast przy użyciu nowoczesnych technologii. Ten budynek będzie trwał, będzie przypominał o tych świetlanych czasach otwockiego uzdrowiska, ale oprócz niego zachowało się sporo Schwiedermeierów w lepszym lub w gorszym stanie. Myślę, że ulica Kościuszki 5, tam są trzy takie duże Schwiedermeiery, niesamowicie związane z historią Otwocka, a nawet nie tylko. Dlatego, że tam był i pensjonat Czaplickiej, żony słynnego otwockiego lekarza. Tam mieszkał przecież Bronisław Marchlewicz i też parę innych osób oznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Tam też mieszkał Ludwik Mirosławski, też otwocki lekarz. Tam mieszkał zastępca Służby Sprawiedliwości Komendy Głównej Armii Krajowej. Idealne miejsce na stworzenie takiego centrum historycznego Otwocka, nawet na przeniesienie Muzeum Ziemi Otwockiej z tej obecnej lokalizacji właśnie w centrum. To są te między Czaplickiego a Kościelną? Dokładnie, to są te budynki. Zachował się w dosyć dobrym stanie budynek Sanatorium Wiśniewskiego. O nim też warto wspomnieć, bo to jest drugie co do wieku sanatorium, jakie było w Otwocku. Pierwsze było sanatorium Geislera, które już nie istnieje, natomiast sanatorium Wiśniewskiego, w którym lekarzem naczelnym był Krzyżanowski, ojciec Ireny Sendlerowej, stoi i warto o ten budynek byłoby dbać, żeby on stał dalej. Drewniany budynek należący do perechodnika na rogu Kościelnej Kościuszki. To jest kawał historii Otwocka. Pierwsza Rada Miejska miała tam swoją siedzibę. Tam się urodził też ten kronikarz getta otwockiego, Calek Perechodnik. Tak. Przy tej ulicy mamy dom Odobu i Wida, jednego z najsłynniejszych lekarzy przełomu XIX-XX wieku. Niedaleko Kościelnej miał swoją willę Edmund Diehl, jeden z twórców Politechniki Warszawskiej. Można tak wymieniać i wymieniać i wymieniać. Oprócz tego centrum takiego historycznego Otwocka wzdłuż ulicy Kościelnej, tego fragmentu Rejmonta, Kościuszki, jest drugie miejsce, o którym warto byłoby, żeby zachować. To jest ulica Mickiewicza w Świdrze. Szczególnie od mniej więcej od ulicy Turystycznej w stronę ogniska Dziadka Lisieckiego i w stronę rzeki Świder. Tam też zachowało się kilka bardzo ciekawych architektonicznie Schwiedermeierów. Miejsca nieznane, a ciekawe. Które to są? Generalnie Soplicowo i Szutborowo to jest taka biała plama, jeśli chodzi o Otwock. Ale Otwock się kojarzy przede wszystkim, prawda, z tą historią osadnictwa żydowskiego.
i bardzo dobrze, że o tym się pamięta, prawda, i dalej przekazuje, ale przy okazji zapomina się o całej masie innych ciekawych rzeczy związanych z Otwockiem. Jak się pyta na przykład o znane postacie, które się zapisały w historii naszego miasta, no to oczywiście pierwsze wybory to jest Irena Sendlerowa, prawda? Oczywiście Rejmont, oczywiście Piłsudski. Z Otwockiem związana jest historia takiej rodziny jak Bronisławy i Kazimierza Dłuskich, gdzie Bronisława to była siostra rodzona Marii Curie Skłodowskiej. Kazimierz Dłuski był działaczem politycznym, przyjacielem Piłsudskiego. Bronisława była pierwszą dyrektorką Instytutu Radowego w Warszawie, a Kazimierz Dłuski był członkiem polskiej delegacji na konferencję pokojową w Wersalu, która to konferencja, prawda, usankcjonowała istnienie odrodzonego państwa polskiego. Poza tym on był też twórcą Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W Świrze przy ulicy obecnej Majowej 17 stoi potężny budynek ośrodka szkolno-wychowawczego. To był przed wojną ich budynek i prowadzili w nim sanatorium, które się nazywało Dom Zdrowia. Na okładce gazety i Otwock mamy fotografię, ale w środku jest też mapa, która jest w zbiorach twoich, Pawle. Tak się złożyło przez te kilkadziesiąt lat moich zainteresowań Otwockim i regionem, że no sporo rzeczy jak gdyby trafiło do moich zbiorów. Najczęściej były to rzeczy ratowane przed wywiezieniem na makulaturę i tak też było między innymi z tą mapą getta Otwockiego. Postanowiłem podzielić się tym, co leży u mnie na półce, żeby też każdy miał świadomość, jak duże to getto było, jaki faktycznie zajmowało obszar, jakie ulice do tego getta należały. A fizycznie taka granica była co, drutem kolczastym pociągnięta? Tam, gdzie nie było istniejących wcześniej ogrodzeń, były stosowane druty kolczaste, najczęściej tak na przeplot jakoś łączone. Gdzie nie można było inaczej tego zrobić, czyli na przykład nie było drzew albo słupów, to były stawiane takie charakterystyczne niemieckie słupki forteczne. Trochę takich słupków po getcie zachowało się właśnie wzdłuż ulicy Wawerskiej i Piastowej. Na ulicy Szkolnej, róg ulicy Gorzowskiej, stał do niedawna jeszcze drewniany, oryginalny słup telefoniczno-energetyczny przedwojenny, na którym były fragmenty też oryginalnego drutu ograniczającego właśnie getto. Chyba ten słup stoi do tej pory, także to też... W którym to jest miejscu dokładnie? To jest niedaleko szkoły numer 4. A propos tego ogrodzenia, co prawda nie jest to już historia związana z gettem, tylko z Wilczym Szańcem, główną kwaterą Hitlera na Mazurach. Po wojnie teren sanatorium Dzierżyńskiego, a wcześniej miasta stołecznego Warszawy, został ogrodzony słupkami właśnie przywiezionymi stamtąd. I częściowo te słupy forteczne zachowały się do dnia dzisiejszego. Ale no nie każdy chodzi z mapą, nie każdy tak na dobrą sprawę zna te uliczki. Powiedz mi, jaka byłaby okazja w najbliższym czasie na przykład, żeby... No, jesteś przewodnikiem też, tak? Nie jestem zawodowym przewodnikiem, ale z racji tego, że no jakąś wiedzę o tym Otwocku mam, bardzo często jestem proszony o poprowadzenie jakiejś wycieczki. No i teraz w tym roku też organizatorzy festiwalu Świdermajer zwrócili się do mnie, żebym jedną z takich swoich wycieczek w miejsca takie niekoniecznie oczywiste w Otwocku poprowadził. 8 września zapraszam na krótki spacer po terenie dawnego sanatorium imienia Hanki Sawickiej. Dzisiaj jest to teren Mazowieckiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy, ulica Narutowicza 80. Wycieczka będzie miała tytuł Od Jadzinki po Tatrzankę. W ciągu 2 godzin zobaczymy kilka ciekawych budynków, kilka ciekawych willi modernistycznych, o których niewiele osób wie, że mamy, i to zachowanych w naprawdę dobrym stanie. Bardzo serdecznie Tobie dziękuję. A ja wszystkich Państwa zapraszam na 8 września tak na to wydarzenie. Tym z Was, którzy zostaliście do końca, żeby obejrzeć ten film, bardzo dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych.